nędzna wieźma Scylla siedziała w jaskini czaszek i ogarniała ją coraz większa złość. I wtedy właśnie do skrzynki na listy wpadł ilustrowany katalog podróżniczy dla czarownic. Podstępna myśl przyszła jej do głowy, gdy ujrzała tropikalną wyspę. Tymczasem troll Hugo powrócił do domu i stwierdził, że Hugolina wraz z dziećmi zniknęła. Hugo domyślił się, że musi to mieć związek z ohydną wiedźmą Scyllą. Pobiegł więc do jaskini czaszek. Gdy jednak przybył do jej pieczary, nikogo tam nie zastał. Dopiero ujrzawszy katalog, uświadomił sobie, co się stało. Niewiele myśląc, Hugo wskoczył do samolotu i poszybował na południe, w kierunku tropikalnej wyspy, na której Scylla uwięziła jego rodzinę. Scylla już tam na niego czekała. Weszła w komitywę z Don Kroko, byłym władcą tropikalnej wyspy. Och, co to za ananas? I właśnie wtedy Hugo spotkał dwóch nowych przyjaciół. Cześć, jestem Fernando, a to jest bananówka. Nie martw się, pomożemy ci. Tak oto zaczęły się fantastyczne przygody Huga i jego przyjaciół na wyspie tropikalnej. Aby uwolnić Hugolinę i dzieci, musimy wzlecieć ponad dżunglę i dostać się na szczyt wulkanu, na którym uwięzili je Scylla i Don Kroko. Jesteśmy gotowi do lotu moim Hugokopterem. Jeśli będziemy ostrożni, Hugo się nie prześlizgnie. W każdym z trzech otworów jest klamka. Żeby uwolnić Hugolinę i dzieci, musisz wybrać właściwą. Trzeba było wybrać inną klamkę.
Na wierzchołku najwyższego drzewa w dżungli jest tajemna lina łącząca je z wulkanem. Musimy więc najpierw sprawdzić, czy potrafimy dostać się na ten wierzchołek. Sprawę Huga już załatwiłam. Mogę więc wreszcie zacząć cieszyć się wakacjami i wygrzewać w tropikalnym słońcu. Czy ten głupi troll nigdy się nie podda? Kroko, mam dla ciebie zadanie. Musisz to jakoś załatwić. Aby uwolnić Hugolinę i małe trolliki, musisz wejść na szczyt drzewa i dostać się do liny. Jak mamy się teraz wspinać? Jak na szczycie świata. Oto lina przeciągnięta do szczytu wulkanu, na którym Don Kroko i Scylla uwięzili Hugolinę i małe trole. Nawet troll przechodzący na palcach nie prześlizgnie się koło nas. W każdym z trzech otworów jest klamka. Żeby uwolnić Hugolinę i dzieci, musisz wybrać właściwą. Wygląda na to, że nie trafiłem. Chcąc zostać królem dnia, musisz pokazać, że potrafisz podążać za bananówką. A teraz zabawimy się w małpowanie. Bananówka będzie skakać, a ty za nią. Uważaj, żeby nie skoczyć w złą stronę. Oh.
Teraz wygląda to znacznie lepiej. Chcąc zostać królem dnia. O! Następnym razem nie popuszczę. Złośliwe małpy wyjadają banany małpki bananówki. Musisz je odganiać, uderzając w ich głowy rybą. Bananówka jest okropnie głodna. Pamiętaj o tym. Płosz małpy, gdy tylko wystawią głowy z dziury. Musisz odwracać równocześnie dwa obrazki. Zobaczymy, czy zapamiętasz, gdzie są pary. Thank you.
pora sprawdzić, jak też działają twoje... Jesteśmy gotowi do lotu moim hugokopterem. Nawet troll przechodzący na palcach nie prześlizgnie się koło nas. W każdym z trzech otworów jest klamka. Żeby uwolnić Hugolinę i dzieci, musisz wybrać właściwą. Hugo, wiedziałam, że potrafisz to zrobić.